Biedronka otrzymała największą jak do tej pory karę finansową. Przyczyniło się do tego wykorzystywanie przewagi kontraktowej pod lupą Wokiku. Są również rabaty retro uzyskiwane przez inne sieci handlowe. Krótko mówiąc, Biedronka zrobiła to, o czym marzy większość z nas. Sama sobie przyznawała rabaty. Dostawcy nie wiedzieli nawet, ile zarobią, ponieważ w każdej chwili właściciel Biedronki mógł zażądać pomniejszenia wynagrodzenia poprzez przyznanie dodatkowego rabatu w sobie tylko znanej wysokości. Ile na tym zarobiła Biedronka? Dużo, przynajmniej tak twierdził Wokik. Nie zdradzili, w jaki sposób to obliczyli, ale wyszło im 600 milionów złotych zysku. Na tak zwanych przyznawanych sobie rabatach, za co karę najwyższą w historii, jeśli chodzi o całą sieć sklepów działających pod Geronimo Martins, 723 miliony złotych. Dlatego z takiej decyzji Wokiku możemy się cieszyć? Zgadnijcie, kim tak bardzo szczyciła się Biedronka w swoich reklamach? Tak, polskimi produktami, polskimi rolnikami, polskimi dostawcami owoców i warzyw. Ta strategia chwalenia się polskością tej portugalskiej firmy widocznie działa, bo co rusz pojawiają się tego typu komunikaty nawet w ich gazetkach czy banerach reklamowych. A ci, którzy oberwali przez takie praktyki, to właśnie dostawcy owoców i warzyw. A jest to ponad 200 podmiotów gospodarczych. W skrajnych przypadkach wysokość autorytarnie przyznanego rabatu przekraczała 20% całego obrotu wypracowanego przez Biedronkę. Geronimo Martins Polska w ciągu 3 zbadanych lat pozbawiła w ten sposób kontrahentów, głównie dostawców owoców i warzyw, kilkuset milionów złotych. Z tego typu praktyki niszczące fundamenty uczciwości i odpowiedzialności w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami sankcja nie mogła być niska. Przedsiębiorców, którzy zostali poszkodowani w wyniku nieuczciwych praktyk rabatowych, Geronimo Martins Polska będę wspierał indywidualnym poglądem w sprawie właśnie po to, aby ułatwić im odzyskanie pieniędzy, których zostali pozbawieni. Duże sieci handlowe, w przeciwieństwie do innych branż, nie odczuły znacząco restrykcji towarzyszących pandemii, tym ważniejsze jest, aby zachowywały się odpowiedzialnie i uczciwie wobec innych przedsiębiorców. I zobaczcie, jak łatwo można wykorzystać swoją dominującą pozycję przy okazji chwaląc się polskimi dostawcami. Choć oczywiście nie wiemy, w jaki sposób został obliczony zysk i czy nie jest to jakoś naciągnięte, bo wiemy, że różnie bywa z tym liczeniem w naszym kraju, ale dobra, kto w tym przypadku jest wygranym, a kto przegranym? No cóż, od kary Biedronka na pewno będzie się odwoływać, nawet jak przejdzie w obecnie podanej kwocie, to jest to tak realnie niewiele ponad to, co zarzuca się Biedronce, że zrobiła. Czy zatem wygraną stroną sporu są rolnicy? Nic bardziej mylnego. Przecież całą kwotę nałożoną na Biedronkę wchłonie budżet państwa, więc w batalii polscy przedsiębiorcy kontra Biedronka wygrał budżet państwa i Biedronka. A przedsiębiorcy, cóż, najpierw dymała ich portugalska firma, a teraz budżet państwa. O tym, że kasjerka z CBA wyniosła sobie z tej instytucji ponad 9 milionów, to zapewne słyszeliście. I myślę, że każdy z nas zrozumie kobietę, mąż uzależniony od hazardu, to w sumie jakby mu leki wyniosła. Tylko jakim cudem nikt się nie zorientował. Widocznie korupcja w tym kraju jest tak powszechna i na taką skalę, że specjalny organ do jej zwalczania wręcz śpi na banknotach. Najwyraźniej Katarzyna G., pracownica pionu finansowego biura, zauważyła ten niezwykły problem, z jakim się mierzy CBA. I zdążyła z niego wynieść parę milionów. W styczniu CBA jeszcze nie przyznawało się do tego. Pewnie myśleli, że rozejdzie się to po kościach, ale nie rozeszło się, bo to kurczę jednak nie stuwa czy dwie. Jak sprawdziłam w Sasinatorze, tak, jest taka strona, która przelicza złotówki na sasiny, to wyszło aż 0,12 sasina. Patrząc na budowę pana Sasina, to no całkiem sporo. Oczywiście Temistokles Brodowski, rzecznik CBA, twierdził przed kamerami, że absolutnie żadna defraudacja pomiędzy biurem antykorupcyjnym nie miała miejsca. Po plecach poklepał go w tej opinii pan Ernest Bejda, ówczesny jego szef. No ale cóż, wyszło szydło z worka. Albo wyszła szydło i wiemy, że panowie, delikatnie mówiąc, mijali się z prawdą. Ewidentnie więc myśleli, że sprawa się rozejdzie w końcu, jeśli pani Katarzyna wyniosła hajs w foliówkach z Biedronki, to kasa pewnie nie była w żaden sposób księgowana.
Oczywiście, prokuratura usilnie stara się odzyskać te wyniesione w torebce miliony i trzeba przyznać, idzie im to całkiem nieźle, bo zamiast zająć majątek Katarzyny G., która pieniądze ukradła, zajmuje majątek firmy bukmacherskiej, w której grywał jej mąż. Kraj taki piękny. Jeśli liczba zachorowań nie będzie wzrastać, to po feriach można będzie się troszkę rozluźnić i puścić dzieci do szkoły. T1-3. I teraz nie wiadomo, czy lepiej, żeby to mówił Gowin czy Sasin. Ja tam w żadne ich przepowiednie i wróżenie z fusów nie mogę niestety uwierzyć. Tym bardziej, że dzień przed terminem potrafią zmienić zdanie i wszystko zamknąć. Oczywiście jeśli chodzi o konkretne branże, ich odmrażanie to jest jeszcze zbyt wcześnie. Także nie widzi powodów do odmrażania hosteli i pokoi w pensjonatach na czas ferii. Gowin odniósł się do tego, że kolejne kraje zaostrzają restrykcje, a my będziemy się luzować, bo nasze statystyki, liczba zachorowań i zgonów są no właściwie nadal wysokie. Także jedyne, co będzie można zrobić w połowie stycznia, to wysłać dzieci 1-3 do szkoły i nawet jeśli weźmiemy te słowa na poważnie, to dlaczego jest tutaj w ogóle mowa o jakimś odmrożeniu gospodarki? No według Gowina tak, ale to nie wszystko. Z informacji, a w zasadzie opinii, które wicepremier wyraził na antenie TOK FM, Gowin wyraził swoje zdanie nawet na temat przejęcia mediów przez Orlen. Nie podoba mu się, że to ponad 90% mediów regionalnych będzie należało do jednego właściciela i ma nadzieję, że w ciągu kilku lat dojdzie do dekoncentracji mediów. Zaznaczył przy tym, że jest patriotą gospodarczym, jednak cała praca w jednych rękach jest już nadmierną konsolidacją. Czy on przypadkiem nie wskazał wprost, że wbrew narracji PiS teraz to rząd będzie dyktował retorykę tych mediów? CD Projekt przeprasza graczy za Cyberpunka. Użytkownicy konsoli Xbox One i PlayStation 4 mogą otrzymać zwrot kosztów za grę. Spółka zapowiada na szczęście dwie poprawki. Na pierwszą będziemy musieli poczekać do stycznia, kolejna pojawi się w lutym 2021 roku. Oczywiście wszyscy, którzy korzystają z konsoli, na pewno zauważyli problem. Od momentu, kiedy w płaczliwej scenie gangster wbija sobie pistolet w głowę, bo coś się zgliczowało, ewentualnie szkielety dwóch gangsterów, które stoją w pozycji projektu Leonarda da Vinci i czekają w sumie nie wiadomo na co. Oczywiście podstawka gra i się cieszy z każdej wpadki, że w sumie to śmieszne i jemu nie przeszkadza jakoś bardzo. Jednak jak widać gra była tak reklamowana, że większość ludzi liczyło na dużo więcej niż otrzymali. Liczyli na doskonale dopracowany produkt, na rewolucję, a jednak dostali doskonale zareklamowany produkt. Czy gra jest zła? Nie, ale błędy ma i to sporo. Na szczęście w poniedziałkowym komunikacie obiecano, że wszystkie zgłoszone błędy zostaną naprawione. Pierwsza tura aktualizacji już została wydana, kolejna odbędzie się w ciągu 7 dni. Będziemy wydawać aktualizacje tylko jak będą gotowe nowe poprawki po świętach. Będziemy kontynuować pracę, wydamy dwa duże patche, z których pierwszy ukaże się w styczniu, a drugi w lutym. To powinno naprawić najbardziej znaczące błędy, z którymi mają do czynienia grający na konsolach ostatniej generacji. W piątek wieczorem portal Metacritic odblokował użytkownikom możliwość oceny nowej gry CD Projektu, której premiera miała miejsce w czwartek. Średnia ocen gry na portalu dla wersji gry na Sony PlayStation 4 wynosi 2,8 punktu, a wersji na Microsoft Xbox One to 3,7 punktu. W 10-stopniowej skali oczywiście. Lepsze oceny są w przypadku wersji na komputery 6,8 punktu na 10. Oczywiście nie odbyło się bez spadków na giełdzie. Akcje spółki poszybowały w dół i znacznie, bo w prawie 16%. Czy mamy powody, żeby się martwić o polską markę, jak Łokik martwi się o Biedronkę? Na szczęście nie. Wiedźmin Trójka też początkowo miał sporo problemów, których CD Projekt pozbył się dopiero po roku, a w 2018 został uznany przez największy serwis gamingowy za najlepszą grę wszechczasów. W każdym razie, w przeciwieństwie do naszego rządu, zarząd CD Projekt Red wie co robi.
Pewnie dlatego, że w przeciwieństwie do polityków, na pieniądze muszą sobie zapracować.